Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku newsowym na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie kilka dram, kilka wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie w internecie jeździeckim. Zanim przejdziemy do omawiania tematów odcinka, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, aby nic nie przegapić oraz łapki w górę, jeśli ten film wam się spodoba. I pamiętajcie, że jeśli macie jakieś newsy, to możecie mi je podsyłać na Instagrama, który pojawia się gdzieś tutaj. A teraz już lecimy do tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie w jeździeckim polskim internecie. Zaczniemy sobie od takiej małej dramy, która może ominęła wszystkie grupki jeździeckie, ale obiła się trochę na Instagramie oraz na TikToku. Otóż jakiś czas temu siostra dziewczynki, która uległa wypadkowi i złamała kręgosłup, wysłała do kilku influencerów jeździeckich prośbę o nagranie filmiku ze wsparciem tej dziewczynki. Jak się później okazało, jedyną osobą, która odmówiła, był Mati Kędzierski. I pewnie sprawa obeszłaby się bez większego echa, gdyby nie to, że ta mama napisała później wiadomość do Aleksy, pisząc o tym, że jest bardzo zawiedziona postawą Matiego, że liczyła na jego wsparcie. No, ogólnie rzecz biorąc, wyraziła swój żal w wiadomości do Oli. I tu zaczyna się cała akcja, ponieważ Mati na swojego Instagrama wrzucił tą wiadomość z dosyć prześmiewczym komentarzem na ten temat. Następnie opublikował story również wyśmiewające te wiadomości, na których znajdował się draft kartki życzeniowej dla wszystkich matek, które proszą o jakieś rzeczy dla swoich dzieci. No, ciężko mi opisać ten draft, więc po prostu go zobaczcie. Następnie, jak można wywnioskować po story Matiego, któraś z córek napisała do niego dosyć wulgarną wiadomość. Następnie Mati tą wiadomość wysłał do jej mamy, pytając, czy wie, że jej córka pisze takie wulgaryzmy w internecie. Następnie wrzucił story, na którym pyta swoich widzów, czy pisać również do ojca. No, dosyć dziwna sytuacja. Rozkręciła się z tego mała afera. I jak ja w 100% rozumiem, że Mati nie chciał nagrywać takiego filmiku, bo nie ma takiego obowiązku, tak, w mojej opinii jednak to był trochę krok już za dużo, te wszystkie story, które opublikował. No, zupełnie nie były potrzebne, zwłaszcza w aż tak prześmiewczym tonie. Chociaż wiecie, też nie jest tak, że ta matka prosiła o jakoś nie wiadomo co. Rozumiem irytację, jaką mogła wprowadzić ta wiadomość tej matki, bo też taka wiadomość by mnie zniesmaczyła, ale no, come on. No i wy również, gdy podsyłaliście mi ten temat, to też nie do końca wam się to spodobało, ale na pewno część osób była zadowolona z tego obrotu spraw. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, a teraz już lecimy do kolejnego tematu. Słuchajcie, nadeszły nowe informacje z uniwersum Katarzyny Gawędy. Jakiś czas temu na grupce Temat Jeździectwo pojawił się post omawiający pewną stajnię, a raczej patologie, które w niej występowały, między innymi z takimi nagraniami, na których dziewczyna, nie wiem w jakim wieku, bije konia kilkukrotnie po zadzie, ponieważ nie chcą podnieść nogi, a ktoś tam w tle tłumaczył, że no tak, koniowi trzeba pokazać, kto tutaj rządzi, mniej więcej coś takiego. No, możesz mi to zapodać? Podaj, pomogę! Nie ma tak, że koń nie daje, wy odchodzicie, bo potem jest sytuacja jak z Ekwadorem. Rezygnujecie z podania nóg, a potem koń nie chce podawać nóg, bo się wyuczył, że nie musi. Ale również na jednym z filmów była ukazana praca na ląży pewnej znanej nam wszystkim postaci. I tak mówimy o Kasi Gawędzie. Ciężko nazwać to w sumie pracą na ląży, bo raczej było to próba gonienia konia po kole, który niezbyt po tym kole chciał iść. W każdym razie nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest chyba to, że ktoś właśnie zauważył, że tą stajnię, w której występują takie zdarzenia, które nie powinny mieć miejsca, promuje na swoim TikToku i na swoich social mediach właśnie Katarzyna Gawęda, która po odejściu z poprzedniej patostajni stwierdziła, że ona jest już odmieniona, że dostrzegła te błędy, te rzeczy, których nie powinno być, które nie powinny mieć miejsca w stajni. Teraz zmieniła swoje miejsce pobytu na stajnię, która jest super, w której zupełnie nie dzieją się takie rzeczy. No, a w praktyce wychodzi, że jednak może się dzieją. Ale to nie koniec afer w ostatnim czasie, bo na TikToku Katarzyna opublikowała filmik, w
którym mówiła o siodle. Pokazała to siodło i wszystko byłoby w porządku, całkiem normalna sprawa, taki lifestyle'owy kontencik. Ale było jedno ale. Jak się okazało, pod tym TikTokiem odezwała się pewna osoba, która zapytała, a to załatwione siodło jakiej firmy? Przypadkowo to nie siodło osoby prywatnej, która nie jest świadoma, że pożyczacie? Kasia, jeszcze nie wiedząc, co się szykuje, odpowiedziała, że nie, że ta osoba wie, że to siodło zostało wzięte. No i tak jakoś przypadkiem wyszło, że ta osoba, która napisała ten komentarz, to była właścicielka tego siodła, która napisała: nie, nie wie, to moje siodło i dowiedziałam się przez pani film. Sytuacja się nie wyjaśniła, bo miała miejsce podczas mojego urlopu, co śmieszne, nadal przebywam w Kenii. Jeszcze dostałam groźbę wyrzucenia ze stajni za komentowanie filmu. Post z opisem tej sytuacji oraz ze screenami pojawił się na grupce Temat Jeździectwo z podpisem hashtag mikrodramaaleXD i sama zainteresowana zgłosiła się w komentarzu, odpisując: nie wiem, czy taka mikrodrama, jeśli dla kogoś 10 tysięcy za siodło to nic, robione na asymetrycznego konia, a pożyczane dla konia bez powyższych problemów. Więc cóż, kolejna cegiełka do sytuacji, które nie powinny się wydarzyć w normalnej stajni, dołożona. Sytuacja bardzo ciekawa, ale jeśli mam być szczera, to wcale nie taka rzadka, bo słyszałam już milion historii, gdzie się pożycza sprzęt od prywatnych właścicieli koni. Może wy również macie tego typu historie? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej sprawie. Wracając jeszcze do tematu Matiego, bo może być to interesująca sprawa, zwłaszcza patrząc na to, że Alexa jest największą twórczynią jeździecką na polskim YouTubie. Mati na swoim threadzie, tej, wiecie, podróbie Twittera od Instagrama, poinformował, że będzie on tworzył nowy content, ale również na dole posta poinformował o tym, że Alexa otwiera nowy kanał. Zapowiadają jakiś mega projekt, że będzie ogień, więc jestem ciekawa, co się wydarzy i czego w tym momencie możemy się spodziewać. No wiecie, jak się pisze takie informacje w taki owiany trochę tajemnicą sposób, to nawet taka osoba jak ja, która za bardzo nie ogląda jeździeckich YouTubów, jest zainteresowana i zaintrygowana. No ale to taki szybki newsik, a teraz już lecimy do kolejnego. Słuchajcie, już niedługo na Międzynarodowych Targach Poznańskich będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie organizowane między innymi przez PZJ, czyli no, najważniejszą organizację u nas w Polsce, jeśli chodzi o jeździectwo. Wydarzenie nazywa się Konferencja Partnerstwo na Medal i będzie miało miejsce od 22 do 23 stycznia. Wydarzenie jest kierowane do tak właściwie wszystkich jeźdźców, trenerów, do osób zainteresowanych hodowlą, jeździectwem w szerokim tego słowa znaczeniu. Nawiasem mówiąc, dla całej branży jeździeckiej. Będzie można nią uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online. I cała konferencja będzie zawierała naprawdę pełno mega interesujących bloków o różnej tematyce. Media, weterynaria, trening, hodowla i zawody, bo właściwie cała ta konferencja ma opierać się na dobrostanie koni. Jeśli mówimy o PZJ-cie, no to wiadomo, w szczególności jeśli chodzi o rywalizację sportową. Będzie można tam wysłuchać wykładów znanych osobistości jeździeckich z Polski i ze świata na tematy, w których znane są właśnie te autorytety. A kogo tam możemy spotkać? Krzysztof Skorupski, Christian Landolt, Sue Dyson i naprawdę dużo więcej osobistości jeździeckich, z czego blog o mediach przeprowadzi m.in. Alexa, a także Suzana Michałek, którą możecie kojarzyć bardziej z TikToka. Ja żałuję tylko, że całe to wydarzenie nie zostało rozgłośnione wcześniej, bo tak naprawdę z tego co wiem, pierwsze wzmianki o nim zostały upublicznione 4 stycznia, więc jak na takie wydarzenie, jak na taki event, to jest dosyć mało czasu. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyna edycja tej konferencji. No i za wspomnienie o tej konferencji w takich superlatywach nikt mi nie zapłacił. A szkoda, ale myślę, że to fajne wydarzenie, warte polecenia, dlatego o tym mówię. No i jestem ciekawa, jak to przebiegnie. No i na sam koniec mała drama prosto z tematu jeździectwo oraz TikToka. Ostatnio na TikToku całkiem wybił się filmik, na którym dziewczynka jeździ na koniu, który ma pod siodłem tylko taką grubą gąbkę z napisem Penny. No i filmik ten w komentarzach wzbudził naprawdę spore kontrowersje. Ludzie byli oburzeni tym, że do siodła tego są doczepione strzemiona Free Jump, które są dosyć drogie, ale już
podkładka, jeśli w ogóle można tak to nazwać, to jest jakiś kawałek gąbki z bricomarché. Znaczy, no wiadomo, nie z bricomarché konkretnie, bo to jest chyba jakiś TikTok z Niemiec, a nie wiem, czy tam mają bricomarché. Dobra, odczepmy się od tego bricomarché. I jako, że ten filmik tak się wybił, to wylądował również na grupce Temat Jeździectwo, która tak między nami mówiąc, ostatnio jest naprawdę bardzo aktywna. Komentarze były naprawdę różne, bo jedne mówiły to, że taka gąbka to jest w zasadzie to samo co podkładki, tylko że podkładki są ładnie zapakowane w futerał, a to nie, więc co za różnica, skoro działa. A na ten temat pojawiła się bardzo ciekawa relacja na Instagramie Dresaż Mama, która wymieniła i wyjaśniła, dlaczego te komentarze, niektóre, które znalazły się pod tym postem, są mitami i jakie informacje są prawdziwe. No i pojawiły się również dosyć słuszne zresztą komentarze na temat tych strzemion oraz tego, że koń popyla, pracuje na siebie pewnie wiele godzin, a nie jest w stanie dostać od właściciela nawet porządnej, dobrej podkładki pod siodło. Nie mówiąc już o tym, że tam nie było żadnego czapraka, co oczywiście jest dozwolone przy dobrze dopasowanym siodle, ale no nie wiem, czy ma to sens i jest to bezpieczne, kiedy używamy takiej podkładki. W każdym razie na pewno nie jest to przyjemne dla konia, na pewno nie sprawia to, że siodło jest lepiej dopasowane, na co w swoich relacjach zwróciła uwagę Dresaż Mama. I cóż, zdecydowanie trzeba zaznaczyć, że nie powinniśmy tego traktować tak jak zwyczajną podkładkę, bo nie ma zupełnie konstrukcji podkładki, więc nie próbujcie tego w domu. Nie ma to sensu, skrzywdzicie tylko konia prawdopodobnie. No i tym samym dobrnęliśmy już do końca dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was jak zawsze do kulturalnej dyskusji w komentarzach na temat każdego dzisiejszego tematu. Moje ulubione powtórzenie. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie moje kody rabatowe znajdziecie w opisie mojego filmu. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz konferencja. Ja Was znowu zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!